Piłkarski Górnik wycofuje się z czwartej ligi. Sytuacja klubu nadal jest niepewna, ponieważ do momentu powrotu starego lub powołania nowego zarządu miasto wstrzymało wypłatę części dotacji. Jak czytamy w oświadczeniu klubu, wycofanie się z czwartej ligi podyktowane jest ciężką sytuacją finansową. Na ten moment mamy wycofaną czwartą ligę. No, grupy młodzieżowe zachowujemy, zgłaszamy do rozgrywek. Nowy zarząd, nowy stary zarząd się powoła na nowo 26 do wydziewalne. Pod warunkiem, że na miasto obieca, że jeżeli się zarząd powoła, no to przyzna nam środki, które nam po prostu wcześniej deklarowało, że nam z tych dotacji przyznam. Prawdopodobnie zarząd zostanie powołany w składzie takim jak dotychczas. Pozwoli to powrócić do formalnych rozmów z miastem i pozostałymi partnerami. Niestety nie spowoduje to przywrócenia drużyny seniorskiej do rozgrywek czwartoligowych, a w obecnej sytuacji nawet gra w klasie A przez cały sezon stoi pod znakiem zapytania. Trochę powychodziło na juniorów starszych. No, my też tam graliśmy, grało trochę starszych zawodników, byłych, można powiedzieć, gdzieś tam ligowców. Więc mamy nadzieję, że będzie kim grać. Jakby to nas nie martwi. Martwią nas bardziej drużyny młodzieżowe, dzieci, bo zaczynają tutaj już przybąkiwać, że nam będą odchodziły, nie? Wyjeżdżały z miasta. A tak naprawdę wina leży w wyniku braku środków, które nie otrzymaliśmy z Urzędu Miasta. No, tak to wygląda, więc wszystko robimy, żeby jednak zarząd powrócił po to, żeby można było jeszcze ten rok jakoś po prostu przelecieć, no a może się coś w tym czasie też wydarzy. No, liczyć na to, że się z miasta pojawią nowe dodatkowe pieniądze, no to na to nie ma co liczyć. Nie? Tam już tutaj trzeba być szczerym ze sobą, nie? Bo na to jakby nie liczymy i nie ma co liczyć. No może się pojawią nowi sponsorzy, może nie wiem, może nowe spółki gminne wałbrzyskie będą w stanie, albo samorządowe, no może nie samorządowe, tylko Skarbu Państwa będą w stanie nam pomóc. Urząd Miejski podtrzymuje swoją decyzję o zamrożeniu wypłaty transzy dotacji do momentu przywrócenia lub powołania zarządu. Tymczasem, jak informuje Marcin Korba, klub z końcem miesiąca musi opuścić dotychczasowe obiekty treningowe Aquazdroju i nie ma jeszcze decyzji, gdzie od sierpnia będą odbywać się treningi.